Witam państwa serdecznie, Piotr Barełkowski, Telewizja w Polsce. Witam w moim wieczorze pełnym podsumowań, pełnym ciekawych gości. W studio już jest pierwszy z nich. Witam pana Stanisława Sueckiego. Dobry wieczór. Witam. Z Izby Polskich Przedsiębiorców. Będziemy rozmawiali z panem Stanisławem oczywiście o biznesie, o sytuacji polskich przedsiębiorców, ale o sytuacji nas wszystkich, bo też i pracodawców. Także oglądajcie państwo. Ja przypominam, że można zadzwonić do naszego studia tu na ekranie. Pojawia się numer telefonu. Mogą państwo też uczestniczyć w tej dyskusji. Pierwsze pytanie do pana Stanisława. Jak przedsiębiorcy przyjmują, no ciągle gorący temat, nominację pana premiera Mateusza Morawieckiego? To jest człowiek, który powinien mieć chyba lepszą chemię z przedsiębiorcami, człowiek, który wywodzi się z biznesu. No więc co z tymi relacjami, co z odbiorem przez przedsiębiorców tej postaci? Wydaje mi się, że jest to pozytywna wiadomość dla przedsiębiorców. Pan premier wielokrotnie mówił, a szczególnie wiele słyszeliśmy ciepłych słów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw. My akurat w naszej izbie reprezentujemy większość naszych członków, to są przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, więc mamy, no wiążemy z tym nowym stanowiskiem, z tą nową perspektywą dla pana premiera, również dla nas duże nadzieje, że będzie to ważny element w życiu gospodarczym dotyczącym tych właśnie małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ma co tutaj za dużo gadać, bo nagle pokazało się, że mamy 50 plus w procentach dla Prawa i Sprawiedliwości, to tuż po nominacji, w tym okresie wokoło nominacji pana premiera Morawieckiego. Czyli no generalnie wydaje się, że społeczeństwo przyjęło z akceptacją ten pomysł prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no bo gdzieś w jego głowie to musiało się wykluć, ta sprawa. No a już zmierzając do konkretu i do pana doświadczeń, ma pan dużą firmę produkującą żywność dla zwierząt. Jak ocenia pan z perspektywy właśnie funkcjonowania swojej firmy te ostatnie lata? Czy rządy Prawa i Sprawiedliwości zrobiły coś realnie dla polskich przedsiębiorców? No mówimy tutaj o obietnicach premiera Mateusza Morawieckiego, no ale pan w codziennym trudzie widzi to najlepiej, prowadząc firmę. Co się zmieniło? Czy są widoczne zmiany i gdzie te zmiany są, jeżeli takie są, na plus? Panie Piotrze, to jest tak szerokie zagadnienie, pan przede mną, to każe mi pan mówić o rzeczach dosyć szeroko, ale to najistotniejsza wydaje mi się, że jest taka charakterystyka zmiany nastawienia urzędów. To jest taki drobny nowy element, że on jest bardziej pozytywny. Drugi element bardzo istotny to jest polityka szerszego otwarcia się banków na przedsiębiorców. To jest łatwiej rozmawiać z bankami. Ale czy to produkty pan przypisuje rządom Prawa i Sprawiedliwości? Niewątpliwie w ostatnich dwóch latach to coś takiego nastąpiło, bo dosyć aktywnie wszedł na rynek tych firm małych i średnich polski bank PKO BP. On zrobił dużo taką nową polityką, to było otwarcie się, przynajmniej w rejonie wielkopolskim, gdzie my aktywnie działamy, mamy firmy, to było, to dotyczyło różnych produktów bankowych, między innymi też produktów leasingowych. Dosyć aktywnie zaczął bank PKO BP działać w tym obszarze. A że jest duży, no to światłem odbitym ta sprawa na całym rynku uległa poprawie. W ekonomii to chyba tak trochę jest, że liczy się również takie nastawienie. Jeżeli jakiś duży gracz zaczyna działać intensywnie w danym obszarze, to inni muszą podporządkować się trochę tej polityce. I tak mogę powiedzieć, mieliśmy tutaj do czynienia z tym, z aktywnością wyraźną PKO BP w tym obszarze. To było jednoznacznie, ja to oceniam, powiązane z rządem Prawa i Sprawiedliwości, no, w tym czasie. Przypominamy sobie ministra Kapicę z Platformy Obywatelskiej, który pewne naddziały stawiał przed urzędami, pewne dokumenty, konkretne liczby, że na przykład w tym miesiącu musicie wydać tyle postanowień, tyle kar, na tyle pieniędzy. No,
że to wszystko było uszeregowane i że no, urzędy były zobligowane do takich też toksycznych kontroli. Rozumiem, że widzi pan teraz, że to się zmieniło. Nie dostrzega już pan takich objawów, no, które były programowane przez słynnego już dziś ministra Kapicę. No myśmy nie doświadczyli nawet w tamtych czasach jakichś szczególnych takich nieprzyjemnych zdarzeń. Natomiast mogę powiedzieć to, co się, to, co jest dzisiaj, co panu powiedziałem, czy państwu powiedziałem przed chwilą, ewidentnie jest to zmiana nastawienia. Duży gracz na rynku bankowym, który nareszcie popatrzył w kierunku małych i średnich przedsiębiorstw, zmienił pozytywne nastawienie również w innych bankach. Pojawiła się realna konkurencja. To ciekawe, rzadkie obserwacje. A z innej beczki, no, zatrudnia pan, to wiem, bo rozmawialiśmy nieraz przed programem, wielu Ukraińców. To jest pewien temat, drodzy państwo, znowu dotyczący wszystkich nas, bo to jest sprawa także pracowników, no i miejsca, które ludzie z Ukrainy, obywatele Ukrainy mają w polskiej gospodarce. Pytanie jest takie, czy mogliśmy zatrudniać zamiast nich Polaków? Czy płacąc nieco więcej, mogliśmy mieć, i czy to by się spięło, polskich pracowników, którzy gdzieś byli na rynku, ale musieli wyemigrować, no bo właśnie tej pracy na odpowiednim poziomie, za odpowiednią płacę nie mieli. Czy wybór Ukraińców nie był zbyt łatwy i czy była dla niego alternatywa, na przykład w pana przedsiębiorstwie? Nie było takiej sytuacji na rynku pracy z punktu widzenia pracodawców, czyli przedsiębiorstw, że był jakikolwiek wybór. To zadziało się dosyć dynamicznie. Odpływ pracowników z rynku polskiego nastąpił dużo, dużo wcześniej niż to zaczęły pokazywać jakiekolwiek statystyki czy badania. Pojawienie się pracowników z Ukrainy było dosyć istotne i pomogło nam ten kryzys braku pracowników na rynku pracy. Mówię trochę o Wielkopolsce, więc nie wiem, jak było w innych rejonach, ale wydaje mi się, że było podobnie. Pracownicy z Ukrainy byli zatrudniani i są zatrudniani legalnie. Mają takie same prawa, mają takie same pensje, często nawet są uprzywilejowani, bo po prostu znaleźli się w danym momencie, gdzie pracodawcy potrzebowali ich do pracy. W tej chwili wydaje mi się, że jest olbrzymie jeszcze zapotrzebowanie. Polska jest w takim momencie rozwoju, że jeszcze musimy nadrabiać to zwiększone zapotrzebowanie na produkty poprzez dodatkowe zmiany, takie proste dosyć działania. Jesteśmy przed momentem większej automatyzacji. To będzie trochę trwało. Pracownicy z Ukrainy bardzo pomogli polskiej gospodarce. To jest moje absolutne przekonanie i wiedza, którą posiadam na podstawie naszego przedsiębiorstwa czy wielu kolegów. Panie Stanisławie, ale czy była alternatywa? Czy mogliśmy tych Polaków w ich miejsce na innych warunkach zatrudnić? Był taki dylemat. Panie Piotrze, oczywiście byłaby taka alternatywa, gdyby w tamtych czasach, nie wiem, lat temu, 10 wcześniej, sprowadzono Polaków z Kazachstanu, z Azji, to się mówiło, o tym się nic z tym nie zrobiło. To Niemcy sprowadzili swoich Niemców, Grecy, Żydzi, wszyscy posprowadzali w tamtym okresie, no myśmy nikogo nie sprowadzili. Więc była szansa, z niej się nie skorzystało. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. Teraz to się dzieje. Tak, no słyszeliśmy właśnie optymistyczne informacje niedawno. Nawet, że będzie to możliwe, że ci Polacy nareszcie dostaną szansę powrotu do Polski. No, a znowu z drugiej strony patrząc, nie boi się pan ze strony takiej obejmującej szerszą perspektywę czasową, większy okres, czy nie boi się pan, że oni tutaj sprowadzą rodziny, zażądają przywilejów, no o tym prawica mówi, ta taka narodowa, i nagle mogą rozhuśtać nasz system socjalny także. Czy to nie jest... Na razie nie obserwujemy tego. W praktyce wygląda to trochę inaczej. To przyjeżdżają młodzi ludzie, pracują bardzo intensywnie, bardzo ciężko i dobrze pracują. Oni płacą tutaj wszystkie składki. No tak, płacą, to jest teraz. No tak, ale oni... Co będzie za lat 10, 20? Nie wydaje mi się, żeby oni tutaj zostawali. Jest to taki sam moment, jak był, dotyczył Polaków wyjeżdżających za granicę. Jeżeli polska gospodarka, co ja bardzo chciał, rozwijała się w dobrym, dużym, szybkim tempie, to my ich będziemy potrzebowali.
To jest w ogóle bezsporne. My nie mamy żadnej alternatywy. No, być może wrócą ci z Londynu, jak chciałby premier Morawiecki. Nie sądzę. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że raczej ludzie, którzy tam pojechali, zawsze będą lepiej uposażeni niż my będziemy. My gonimy. Oni tam to mają. Trzeba się cieszyć z tego, co mamy. To prawda, ale to chyba spora porażka dla Polski, prawda? No zostało tylu wartościowych ludzi, którzy, jak pan niestety ze smutkiem, ja też to tak odbieram, stwierdził, no nie wrócą. Panie Piotrze, to jest porażka. To nie jest polski porażka, to była jakaś polityka, która się zadziała. Tak trzeba sobie powiedzieć, więc to nie można w kategorii, przepraszam bardzo, mówić porażki, bo my, ani ja, ani pan, ani nikt z nas tego nie chciał. Ktoś to wymyślił, że oni wyjechali. Panie Stanisławie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za tą garść refleksji z perspektywy przedsiębiorcy. Proszę państwa, zostańcie koniecznie z nami. Za chwilę Łukasz Adamski, porozmawiamy o premierach filmowych. No bo właśnie wchodzi Ostatni Jedi, no bo właśnie Patryk Wega już kończy swój film, który za chwilę zobaczymy. Chodzi o kobiety mafii, o nich będziemy rozmawiali. Zostańcie z nami. Wieczór z telewizją w Polsce.pl i ze mną oczywiście trwa. Do usłyszenia.